Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówi Jarosław z Krakowa. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy nowy cykl 13 lekcji biblijnych zatytułowanych słowem Geneza. W dniu dzisiejszym będziemy rozważali pierwszą lekcję, lekcję numer 1, zatytułowaną Jezus Stwórcą Nieba i Ziemi. Tekst przewodni. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. Stwórca zawsze przewyższa stworzenie. Tak więc wszechświat musiał być stworzony przez kogoś, kto swoją potęgą przewyższa potęgę wszechświata. Tym kimś jest Bóg objawiony w Biblii. Pan, któremu oddajemy cześć i służymy między innymi właśnie dlatego, że jest naszym Stwórcą. Z kart Pisma Świętego dowiadujemy się także, iż ten sam Bóg, który stworzył wszechświat i umieścił w przestrzeni kosmicznej miliardy galaktyk, przybył na Ziemię, by żyć wśród nas jako człowiek i ponieść osobiście karę za nasze grzechy. Czasami słyszymy coś, co brzmi tak dobrze, że aż jest niewiarygodne. Jednak czy może być coś lepszego dla nas, grzesznych istot, w upadłym i cierpiącym świecie, niż świadomość cudownej prawdy o miłości naszego Stwórcy? Miłości tak ogromnej i skłoniła go do przyjścia z nieba na ziemię w osobie Jezusa i związania się w ten sposób z ludzkością więzią, która nigdy nie zostanie rozerwana. Wobec tak doniosłej prawdy wszystkie sprawy blędną i stają się mało istotne. Część na niedzielę na początku. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Pierwsza Księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. W tym prostym stwierdzeniu zawarte są głębokie prawdy, a jedną z nich jest to, że wszechświat miał początek. Choć ten wniosek może się nam wydawać mało radykalny, to jednak jest on zdecydowanie przeciwny długo wyznawanemu poglądowi, iż wszechświat istnieje wiecznie. Dopiero w XX wieku, gdy pojawiła się teoria wielkiego wybuchu, zaakceptowano powszechnie założenie, iż wszechświat miał początek. Mimo to wielu opierało się temu poglądowi ze względu na to, co z niego wynika. Otóż skoro wszechświat został stworzony, to musiał być też Stwórca. Właśnie tak. A przecież wyrażenie wielki wybuch zostało użyte po raz pierwszy jako kpina stwierdzenia, iż był czas, gdy wszechświat nie istniał. Jednak dowody na to, iż wszechświat miał początek, stały się tak przekonywujące, że przyjmują ją niemal wszyscy uczeni, przynajmniej obecnie, bo jak wiadomo, poglądy naukowe, nawet te uznawane niegdyś za święte i niezmienne, dość często bywają zmienione i porzucane. Przeczytaj Hebrajczyków 11 rozdział 3 wiersz, co werset ten mówi o Bogu i stworzeniu wszechświata. Hebrajczyków 11 rozdział wiersz 3. Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Podobnie jak pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, także Hebrajczyków 11:3 jest wersetem pełnym głębokich praw wykraczających poza zakres wiedzy dostępnej nam obecnie. Jednak werset ten wyraźnie stwierdza, że wszechświat nie został stworzony z istniejącej wcześniej materii.
Wszechświat zaistniał z mocy Słowa Bożego. To znaczy, że zarówno materia, jak i energia zostały powołane do istnienia mocą Pana. W teologii pogląd o stworzeniu czegoś z niczego określa się łacińskim terminem ex nihilo, z niczego. Nierzadko przypisujemy ludziom stworzenie pewnych rzeczy, ale ludzie nie są w stanie stworzyć czegoś z niczego. Możemy jedynie zmieniać istniejącą wcześniej materię, ale nie mamy mocy tworzenia ex nihilo. Jedynie Bóg ma moc tak czynić. Jest to jedyna z najważniejszych różnic między Panem a ludźmi, przypominająca nam o tym, że nawet nasze istnienie jest zależne od Stwórcy. W rzeczy samej czasownik stworzył w pierwszej Mojżeszowej pochodzi od hebrajskiego słowa, które jest używane wyłącznie w odniesieniu do stwórczego działania Boga. Jedynie On, nigdy człowiek, może dokonać tego rodzaju stwarzania. Dlaczego istnienie stworzenia może wyjaśnić jedynie działaniem nadprzyrodzonego Stwórcy, istniejącego ponad i poza stworzeniem? Przedstaw swoją odpowiedź podczas lekcji w klasie. Dziękuję.